Cześć, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale, a dzisiaj będziemy sobie robić pazurki. Przy okazji będę odpowiadać na pytania, które zadaliście mi na Instagramie. A jakiś czas temu wrzuciłam sobie posta i tam poczekałam chwilkę i zebrałam kilka pytanek, więc w międzyczasie będę sobie robiła pazurki i będę Wam na nie odpowiadała. Po prostu zrobię coś, będę odpowiadać i będą różne cięcia. Ale chciałabym Wam na razie pokazać, w jakim stanie są moje paznokcie. Ja wczoraj zdymowałam moje pierwsze w życiu hybrydy. No i trochę je podpiłowałam, wyrównałam. No i ogólnie już są w miarę gotowe na zakładanie nowych. Jak widać, niestety tą rękę mam połamaną, ponieważ jestem leworęczna, no i częściej używam tej ręki. Więc tutaj paznokcie są troszeczkę nierówne, troszeczkę bardzo, ale stwierdziłam, że zostawię je tak. No bo po prostu będę mogła sobie zapuścić je dłuższe, jeżeli będę miała założone hybrydy. A moja druga ręka prezentuje się tak. I tutaj już nie ma w miarę żadnych paznokci połamanych. Jedyne co to pozostawało mi takie białe dziwne rzeczy. W sensie no takie, wiecie o co chodzi. Po hybrydach, ale mam nadzieję, że to jakoś super nie będzie przeszkadzało. Ja sobie je teraz będę matowić, nakładać bazę. No i lecimy z pierwszym pytankiem. Mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie widać, ponieważ nagrywam sobie teraz na statywie. Pierwszym pytankiem było pytanko o to, jak liczna jest po prostu moja kolekcja. Ja w którymś tam starym filmiku mówiłam, że jest to około setki. Ostatnio policzyłam je, tak mniej więcej szybko na oko i wyszło około 150 modeli, gdzie w większości oczywiście przeważają elbiaki. Jest to na pewno ich ponad setka. Tradów, jak tak teraz sobie zobaczę, mam raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8 tradów. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 klasików. Plus piesek trad, którego nie wiem w sumie, czy zaliczać, czy nie. No ale on po prostu jest, będzie i no. Nie wiem za bardzo, czy. Ale w sumie chyba mogę go zaliczyć jako trada. Tak mi się wydaje. Oczywiście liczyłam ze wszystkimi źrebaczkami, no bo no wiadomo, że tego pominąć się nie da. Ale takich tradów, że tak powiem, dorosłych koni mam 5. No i jest to oczywiście Estus Spot, którym był moim pierwszym w ogóle brejerem. No i był to od razu trad, więc zaszalałam. Potem był na pewno Empress. Następnie był Walegro, Waluś, mój ukochany konik. No i potem już poleciał równo z Salinero oraz ten taki westernowiec, którego nazwy dalej nie wiem, więc jak ktoś wie, jak się nazywa ten koń, to śmiało możecie powiedzieć, bo ja zielonego pojęcia nie mam. Żaden z ludzików, których znam, nie wie, co to jest za koń, albo w ogóle co to jest za molt, a żeby szukać na Identify Your Brayer, nie miałam czasu za bardzo, chyba tak się to wymawia, więc no, że tak powiem, nie mam zielonego pojęcia. No ale tak, około 150 modeli liczy moja kolekcja. A więc sobie teraz przechodzimy do bazy. Ja oczywiście na poduszce nie będę balować paznokci, więc troszeczkę zmieniamy kadry. Teraz będę sobie przymywać pazurki cleanerem. Oczywiście nie bierzcie tego filmu jako poradnik, jak robić hybrydy, ponieważ ja cały czas się uczę i lepiej sprawdźcie to na, że tak powiem, sprawdzonych filmikach, a nie na tym, co ja Wam pokazuję, bo no. Jednak nie jestem żadnym specjalistą, robię hybrydy sobie drugi raz w życiu, więc no, że tak powiem, jeszcze długa droga przede mną. Aczkolwiek kolejnym pytaniem było, czy mnie lubisz? I zadała to moja byfyfyfy, więc oczywiście uwielbiam Cię ponad życie. Taki szybki strzał pytanka, że tak powiem. Ja sobie przemyję pazurki i nakładamy bazę. A więc teraz sobie nakładamy bazę. Momencik, już ją znajdę. Chwileczka, bo ja tutaj ogólnie mam troszeczkę syf. Ale mam nadzieję, że się ogarnę i. Jeju, no! Wyciągam każdy lakier po kolei i ostatnim lakierem, jaki wyciągnęłam, była właśnie baza. Więc ja to mam szczęście. Ale przejdźmy do następnego pytanka. By the way, używam takiej bazy, oczywiście to jest. A to są wszystkie rzeczy, które były w tym zestawie na Mikołaja. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to polecam zobaczyć.
Tam pokazuję moje wszystkie prezenty świąteczne. I jak będzie tu gdzieś moja głowa się pokazywała czy coś, to sorki, ale no, nagrywam to w dziwnym kadrze. Ale przechodząc do następnego pytania było, jaki serial jest moim ulubionym? Coś w tym stylu, oczywiście nie pamiętam pytanka dosłownie słowo w słowo. Ale ja ogólnie seriali nie oglądam. Tak właściwie to nie wiadomo dlaczego. Nie wiem dlaczego. Aczkolwiek ja nie przepadam za serialami. Dużo bardziej wolę sobie obejrzeć jakiś film. Coś w tym stylu. Aczkolwiek zaczekajcie chwilę, bo ja sobie teraz utwardzę tę bazę na kciuku i zaraz wracam. Zaświeciłam sobie dodatkowe oświetlenie. Teraz nakładam na resztę pazurków tak samo bazę. Ale wracając do seriali, ja seriali nie oglądam. To ostatnio po prostu dostałam Netflixa, ale jeszcze nie miałam czasu się zabrać za żaden serial. Myślę, że w niedługim czasie nadrobię to wszystko i możecie polecać seriale w ogóle w komentarzach, jakie znacie i jakie lubicie. Kurde, zalałam sobie skórki. W każdym bądź razie dużo bardziej wolę sobie obejrzeć jakąś serię, na przykład na YouTubie, którą po prostu ubóstwiam. YouTube to jest moje największe uzależnienie zaraz po konikach. No i tak jak wspominałam, serial nie oglądam. Żadnego jeszcze chyba tak nałogowo nie oglądam. Chyba, że seriale typu M jak Miłość albo Planeta Singli się liczą. Chociaż i tak oglądam je wtedy, kiedy miałam na to ochotę. I no, kończyło się na tym, że totalnie nie ogarniałam, co się dzieje w fabule, ale mimo wszystko oglądałam je. W każdym bądź razie wydaje mi się, że odpowiedziałam w miarę tak sensownie na to pytanie. A kolejnym pytankiem było to, jakiej ja muzyki najczęściej słucham. No i szczerze wam się przyznam, że ja słucham najczęściej rapu, najczęściej chyba polskiego. Ostatnio się mocno w to wkręciłam. No i po prostu najbardziej ten gatunek muzyki mi przypadł do gustu. Nie ma chyba się więcej co rozczulać nad tym pytaniem. A no ja wkładam pazurki do lampy. Nie chcę, żeby to jakoś dziwnie wyszło na nagraniu, więc się wyłączam i wracam. Jak coś, to ta część to jest moja noga. Nieważne, wykadruję wam może bardziej tak. Na wszystkie paznokcie, oprócz palca serdecznego, nałożę sobie taki czerwono-różowy trochę lakier. Tutaj macie wszystkie numerki i tak dalej. O, ładnie wyostrzyło. A na palec serdeczny nałożę sobie, tak jak miałam na poprzednich paznokciach, ten pyłek 3D Holo. No i ja będę się włączać chyba, jak już będę sobie malować. Bardziej już będę kończyć. No i co? Zaraz wracam. Ja już mam skończone paznokcie. Prezentują się tak. Oczywiście będę musiała jeszcze poprawiać, ponieważ wyjechało mi się trochę poza skórki i tak dalej. W każdym razie wyglądają tak. O! Nie chciałam nagrywać procesu ich malowania takiego dokładnego, ponieważ wyjeżdżało mi się sporo za skórki, no i się trochę wkurzałam, ale no. Finalnie wyszły właśnie tak, wysłowić się dzisiaj nie mogę. Ale postanowiłam, że jeszcze pokażę wam, jak ubieram moją malutką choinkę, która jest u mnie w pokoju. A jest to taka malusieńka, sztuczna choinka. Kupiłam ją chyba w Biedronce. W każdym razie ubieram ją pasującą do mojego pokoju, który jest mniej więcej w przeważającej części niebieski. Więc tutaj mam takie srebrno-niebieskie. Srebrno-niebieskie, no, ozdoby. Zaraz to wszystko powyciągam, rozłożę choinkę i wracam. Ok, ogólnie choinka na razie prezentuje się mu tak. Ja ją sobie rozłożyłam. Na czubku zawsze wieszam sobie taką kokardkę, ponieważ nie mam żadnej gwiazdki ani nic, więc ja sobie jeszcze ją potem wyrównam, bo tutaj ma trochę dłuższej tej takiej, nie wiem, no wstążki po prostu. No więc ja ją sobie potem jeszcze wyrównam poza wizją, aczkolwiek prezentuje się na razie tak. Jest ona malutka, więc również mam malutkie ozdoby. Zaczniemy sobie może od bombek. Ja tak w międzyczasie będę sobie je wieszać i odpowiadać również na pytania, ponieważ zabrały mi się kolejne pytania, a mianowicie ile mam lat?
Mam lat już dzisiaj 16, więc jestem troszeczkę starym koniem, aczkolwiek nadal czerpię frajdę z kolekcjonerstwa, więc wydaje mi się, że wiek nie jest ważny. Ważne jest to, czy rzeczywiście lubicie to robić. Kolejnym pytaniem jest, czy jeżdżę konno, a jeżeli tak, to gdzie? Więc odpowiedź jest niestety przykra, aczkolwiek jeździłam konno, dopóki mi nie zamknęli stajni, że tak powiem. Ponieważ wraz z końcem sezonu, że tak powiem, letnio-jesiennego, moja stajnia, w której jeździłam, została niestety zamknięta, ale albo przynajmniej na czas zimy zawieszona, nie ma tam po prostu żadnych jazd. No i było to wstawienie impuls. Większych danych geograficznych, że tak powiem, nie będę zdradzać. Aczkolwiek z całego serduszka polecam tą stajnię. W każdym bądź razie ci, którzy tam jeździli, wiedzą, jaka tam była cudowna atmosfera, no i cudowne koniki. Ale no, niestety, chwilowo będę sobie szukała stajni. Więc jeżeli ktoś ma do polecenia stajnię w województwie małopolskim, a konkretnie w powiecie limanowskim, to serdecznie zapraszam, żeby po prostu komentować i podsyłać stajnie. Może być oczywiście trochę dalej. Każdą, że tak powiem, opcję rozważę, ponieważ no, szukam na gwałt teraz stadniny, w której mogłabym jeździć. Ja sobie tu w międzyczasie wieszam bombki. No ale niestety z przyczyn nie ode mnie zależnych moja, że tak powiem, kariera jeździ dziecka została na chwilę obecną zawieszona. Co wam jeszcze mogę więcej opowiedzieć? To mniej więcej na jakim poziomie jeździectwa jestem. Jak już ciągniemy ten temat, to przynajmniej się rozgadam, bo chwilowo zadałam w sumie tą ankietę dosyć niedawno. Nie pomyślałam, żeby ją dać trochę wcześniej, no i stąd tak trochę mało pytań. No bo no, ludzie jeszcze nie zdążyli pewnie odczytać, a jak wszyscy wiedzą dzisiaj, pewnie porządki przed świętami u was. Więc też możecie dawać znać, jak tam u was przed świętami. Ale wracając do tematu, ja aktualnie właśnie szukam też stajni, w której będę mogła samodzielnie galopować, samodzielnie skakać przez przeszkody. Tak, myślę, że chwilowo do metra wysokości, ponieważ takowe skakałam. No i że tak powiem, z ujeżdżenia tak średnio u mnie, ponieważ jedyne co umiem, to cofanie do tyłu, co chyba nie jest też takim stricte ujeżdżeniowym elementem, ponieważ jakoś tak się nie zagłębiałam w tą dyscyplinę. No i tak jak. Jejku, dlaczego to są złote bombki? One mi nie pasują. Idźcie mi stąd. Tak jak przed chwilą wspominałam, ja się w to nie zagłębiałam, a więc w ujeżdżeniu jestem beznadziejna. Aczkolwiek chciałabym się bardzo czegokolwiek nauczyć, więc no, mam nadzieję, że będzie mi to jeszcze dane. Tak myślę. Ja sobie ubiorę chyba do końca tą choineczkę i pokażę wam po prostu efekt końcowy, bo nie chcę was w sumie też zanudzać. Cała choinka prezentuje się właśnie w ten sposób. Ja jeszcze tutaj dodałam takie świecące lampeczki, które właśnie idą obok Salusia w tym świątecznym przybranku. I to wszystko znajduje się na moim biureczku. A całość tego wygląda. Nie wnikajcie na balkon, niestety pada, jest strasznie pochmurno. Myślałam, że dzisiaj sobie wyjdę na trening, no ale nic z tego. Ja jeszcze teraz zrobię sobie próbę tych światełek. Mam nadzieję, że będą świecić. I wyglądają one następująco. Wydaje mi się, że dzięki tym światełkom to wszystko wygląda tak fajniutko i świątecznie. Ja jeszcze prawdopodobnie będę przystrajać moje półeczki z modelami, bo zostało mi kilka łańcuchów i planuję jakoś fajnie przykleić. Więc no, zaraz wam to postaram się pokazać. Okejka, ja już chyba skończyłam przystrajanie moich wszystkich półek z modelami. Zacznijmy może. Tutaj tak właściwie nic się nie zmieniło. Czekam właściwie na watę i za jej pomocą zrobię ogólnie tutaj wszędzie śnieg. Tak samo tutaj u góry, więc za dużo na razie nic nie robiłam, no bo tak jak wspominałam, czekam na watę. Tutaj przywiesiłam taki łańcuch.
Powiedziałam trochę śnieżynek. Wybacz, to ja mam zadyszkę, przed chwilą biegałam i... Ale stwierdziłam, że muszę dograć tą końcówkę. Tutaj mamy takie różne śnieżynki, takie inne duperele. No i tutaj jest ten łańcuch z kokardkami. Nawet nie wiecie, ile się męczyłam, żeby takie kokardki zrobić. Półeczki niższe mam ozdobione po prostu czerwoną wstążką oraz takimi kuleczkami, które świecą. Tak samo tutaj. A tutaj mam taki drobniutki, tak właściwie zrobiony z drucików łańcuch z lampek, który się kończy tutaj. I tutaj są baterie, których jeszcze nie mam. Również czekam na baterie, żeby po prostu wsadzić i żeby były już baterie. Jak widać, te malutkie asemeczki trzymają mi ten łańcuch oraz mają na swoich szyjach również te takie kokardki. Półeczka w bok również jest przeozdobiona tym samym łańcuchem. No i półka niżej również jest czerwoną wstążką przeozdobiona. To by było na tyle z dzisiejszego filmu. Dajcie znać, co o nim myślicie. Tak, jeszcze sobie teraz na szybko odpowiem na ostatnie pytanko. Co tam u mnie? No, jak widać, stroję bułki. Żeby nie było, że ignoruję jakieś pytania. Ale serdecznie pozdrawiam tych, którzy je zadawali. Ja Was żegnam. Do zobaczenia. Cześć i pa, pa.